Jak wygrywamy 3-2 z Zagłębiem po takim emocjonalnym roller coasterze, te pierwsze dwie tercje chyba zupełnie nie po waszej myśli? No zupełnie, no mieliśmy dużo sytuacji, ale brakowało tego tak zwanego jadu pod bramką, żeby gdzieś ten dobić krążek, żeby go z całych sił za tą linię bramkową, żeby przekroczył. No niestety nie udawało nam się to. Cieszymy się, że koniec końców 3 punkty zostają u nas. To było odnieść wrażenie, że ta bramka z Zagłębia znowu zaczarowana, tak jak w poprzednim meczu tutaj w Satelicie. No przebieg meczu bardzo podobny do tego, co było za zeszłym razem, ale cieszymy się, że to tym razem udało nam się przezwyciężyć to fatum i strzeliliśmy jedną, drugą. No i na koniec końców no, trochę szczęścia w tej trzeciej bramce potrzebowaliśmy, ale znowu gdzieś to się wszystko wyrównuje, tak? Więc cieszymy się. Czy odnieście wrażenie, że te dwie pierwsze tercje po tej przerwie reprezentacyjnej to trochę taki wynik tego, że straciliście trochę rytm gry? Ciężko powiedzieć, nie wiem, bo każdy ma tą samą sytuację i Zagłębie też miał przerwę i tak samo mieliśmy przerwę, więc było trochę tej niedokładności, było widać na lodzie, zwłaszcza u nas, ale mam nadzieję, że już w niedzielę będzie to wyglądało jeszcze lepiej i będziemy wykorzystywać jeszcze więcej sytuacji. No właśnie, koniec końców najważniejsze jest to, że w tej trzeciej tercji pokazaliście charakter. Dokładnie, nic zadać nie zrobię.